Moim zdaniem zawsze się będą cenili najbardziej na każdym festiwalu kampania, który się cieszy, który mają oryginalny pomysł. I zawsze takie pomysły oryginalne będą o wiele bardziej oceniane niż te, które są na przykład inspirowane innymi case'ami, czy to z zagranicy, czy nawet z kraju. Moim zdaniem trzeba zawsze walczyć o oryginalność i to też było widać na obradach bardzo jasno, że te pomysły, które cieszyli się oryginalnością i nieobecnością podobnych pomysłów też za granicą, na pewno cieszyli się o wiele większą popularnością. Z kolei też nie widzę nic złego w tym, żeby czasami się inspirować. Nie chodzi oczywiście o jakiś po prostu case zwykłego plagiatu, ale takie case na pewno nie przejdą, ale jeżeli to jest w jakiś sposób zainspirowane i przeniesiono na nową płaszczyznę w Polsce albo wykorzystano kontekst polski, który jest tą nowością, powiedzmy, w tym pomyśle, to jak najbardziej tak. Ale myślę, że tak czy siak, to pozostanie na dłuższą metę. Oryginalność pomysłu, nieobecność jego gdziekolwiek jeszcze zawsze będzie zasługiwała na o wiele większą ocenę. Kampanie, które są osadzone przede wszystkim w takim prawdziwym konsumenckim insajcie, one mają potencjał, bo to jest podstawa. Jeżeli jest ten insight, który faktycznie chwyta za serce konsumentów, to potem jest tylko i aż kreacja. Natomiast jak nie ma tej bazy, ciężko mówić o tym, czy ta kreacja jest dobra, czy nie, bo jakby nie rezonuje z konsumentami i myślę, że też jury coraz bardziej zwraca na to uwagę. To znaczy nie patrzymy na to, czy dana praca jest tylko i wyłącznie kreatywna, tylko patrzymy pod kątem tego, jak widzi to konsument. Czy faktycznie jest coś takiego w tej pracy, co może chwycić za serce konsumenta? Jurorzy szukają w zgłoszeniach podpowiedzi. I jeżeli zgłoszenie jest dobrze przygotowane i w tym zgłoszeniu znajdują się podpowiedzi, łatwiej jest oceniać pracę. Natomiast zdarzają się zgłoszenia, które są, powiedziałbym, przedobrzone, czyli takie, które zbyt mocno sugerują, jaki powinien być werdykt. Także tak, forma jest bardzo istotna i może pomóc, ale też zaszkodzić. Widać było po rozkładzie zgłoszeń, a także po rozkładzie nominacji, są bardzo silnie obstawiane kategorie, jak na przykład kategoria reklamy zintegrowanej. Może lepiej wyjąć ze swojej kampanii zintegrowanej pewien element, który był wybitny i zgłosić to w węższej kategorii, gdzie nie ma tak mocnej konkurencji. Najczęstszym błędem było jak gdyby niewytłumaczenie mechaniki samej komunikacji, że widać było, że osoba, która pisze ten case, tak dobrze zna swoją kampanię, że nie musi tłumaczyć podstaw. Jury zazwyczaj nie zna tej kampanii i potrzebujemy paru słów wprowadzenia. Często tego brakowało.